Witam Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Raduję się, że jesteśmy między Wami tego wieczoru. Pan niech nas błogosławi, aby był między nami. Przechadza się we wszystkich Jego kościołach. Tam, gdzie jest dwóch, trzech zebranych, tam jest i Pan. Tutaj jest nas więcej i Pan jest tutaj, aby nas błogosławił. Chciałbym Wam powiedzieć kilka słów z mojego świadectwa. Ja nie urodziłem się w kościele. Poznałem Pana przed 5 laty. Pan przyszedł i mnie znalazł. Tak jak wielu z nas, którzy nie urodziliśmy się w kościele, grzesznikami byliśmy, nie znaliśmy Pana, nie mieliśmy poznania naszego grzechu i Pan uczynił łaskę w moim życiu i przyszedł do mojego życia. Dziękuję Mu bardzo za to, że Go poznałem i od tego momentu przechadzam się razem z Panem i z łaski Chrystusowej dotrzemy do nieba, tak jak wszyscy bracia i siostry, bo to jest nasz cel, Królestwo Niebios. Tutaj na ziemi jesteśmy na krótko. Wszystko jest wzruszające i wierzę, że z łaski naszego Pana wszyscy znajdziemy się w Jego Królestwie Niebios. Przed 5 laty Pan mnie znalazł. Na nowo narodził mnie z mocą. I to był okres, w którym miałem trochę trudności i Pan pozwolił w moim życiu, że stały się pewne rzeczy z moją rodziną. Rozwiódł z moją żoną. Moje dzieci są teraz w odłączeniu. I to było dla mnie, pomimo trudności, to błogosławieństwo, że poznałem Pana, było dla mnie bardzo znaczące, bo to jest bardzo ważne, że Pan skądś zacznie, aby nawiedził rodzinę, resztę rodziny. Bo tak jak mówisz, że uwierz w Jezusa Chrystusa, a uwierzy ty i twój cały dom. I wierzę, że Pan mi podaruje moją rodzinę, moje dzieci, moją żonę, moich krewnych i wszystkich, których Pan zna i jest Jego woli, aby ich zbawił. Dziękuję Panu bardzo. Jest pełny miłości. Zaprosiła Go mnie do Niego, Jego miłość. I od tego momentu idę za Nim i z mocą Jego, z mocą Ducha Świętego staram się czynić Jego wolę, stać w Jego obecności i staram się, abym podobał się Panu, tak jak wszyscy z nas, bo to jest nasz cel, abyśmy się podobali Panu i Pan nas błogosławi. Pan jest mocny, może uczynić wiele rzeczy i może uporządkować wszelki problem i szczególnie dla dzieci, którzy są wyzwoleni krwią Chrystusową. Niech będzie błogosławione imię Pana. Pan mnie też ochrzcił Duchem Świętym i to było na początku mojej wiary. Nie byłem tutaj w Atenach jeszcze. Byłem koło Lefkada i później Pan przyprowadził mnie do Aten i weszłem do kościoła na dzielnicę Galicy razem z braćmi i siostrami. Jesteśmy w dobrym boju, w boju wiary, abyśmy byli zawsze w woli Pana i abyśmy znaleźli się wszyscy razem w Królestwie Niebios. Chwała imieniu Panu. I chciałbym czytać kilka wersetów ze Słowa Bożego. Jedenasty rozdział Ewangelia Świętego Marka, 22 werset.
A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i znosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia, bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinienia.